Witam serdecznie na kanale IWI Tarot. Osoby spod znaku bliźniąt, witajcie kochani, IWI się kłania. To czytanko jest dla Was na czas od 24 do 30 lipca 2023 roku na pracę i na miłość. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, ok? No i tak przy okazji chciałabym podziękować, że ze mną jesteście, mimo moich problemów technicznych, że cicho i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj już powinno być dobrze. Dzięki nowemu mikrofonowi. Także prosiłabym, byście się skupiali bardziej nad tym, co tam w przekazie jest dla Was, niż nad tym, czy słychać, czy nie słychać. No dobra. Ach, jeszcze, kochani, chciałabym prosić osoby, które są tutaj pierwszy raz, zawędrowałeś, czy zawędrowałaś niechcący, zasubskrybuj ten kanał. Właściwie po jakimś, to tylko dlatego, byś po prostu po jakimś czasie wiedział, czy wiedziała, że to jest właśnie dla Ciebie. A tak od razu to przecież nie wiadomo po jednym czytaniu. To chyba wszystko w ramach wstępu. Dobrze, zaczynamy od pracy dla bliźniąt na czas od 24 do 30 lipca, ok? Praca u bliźniąt. Przełożę i lecimy. Dobra. Ogólna energia w pracy. Co przychodzi? Co odchodzi? Rada i ostrzeżenie. No okej, no co my mamy tu pod spodem? Przychodzisz z energią, no powiedziałabym, że ktoś za kimś tęskni. Tutaj widzę dwie osoby, które tęsknią za sobą. Mężczyzna może być młodszy od kobiety, chociaż niekoniecznie. Tutaj mamy cesarzową, bardziej przypomina babcię niż kobietę, która tutaj karmi dziecko, być może wnuka. W każdym razie, no tak to tutaj wygląda. Ktoś tutaj może w sprawach zarobkowych pojechał i wciąż nie wraca, a czas leci. Tu smutek, żal i taka tęsknota wręcz bije. No, zobaczymy, czy rzeczywiście... O co konkretnie chodzi? To jest taka ogólna energia, słuchajcie. Na pracę, w pracy. Może w sprawach pracy ktoś pojechał. Więcej czasu zajmuje się pracą niż innymi sprawami. No dobra. Jaka główna energia do Ciebie przychodzi? Ups, bliźniaku. Mamy tutaj sprawiedliwość. No, sprawy urzędowe. Sprawy urzędowe, sprawy majątkowe, sprawy, nie wiem, czy masz coś do podpisania w tym tygodniu, jakieś, w jakimś urzędzie, może pismo jakieś przyjdzie w tym tygodniu do Ciebie, urzędowe. No zobaczmy, o co chodzi z tym, z tą energią tutaj dla Ciebie, bliźniaku. No. Masz w tym tygodniu wiele opcji. To tak wygląda, jakbyś chciał, czy chciała zmienić pracę i praktycznie nie wiesz, jakiego dokonać wyboru. No. Tutaj jest równowaga między dawaniem i braniem, czyli tutaj rozmowy pewnie są jakieś kwalifikacyjne, być może będziesz biegać po różnych firmach i dopiero tak naprawdę będziesz mógł, czy będziesz mogła zdecydować. W tym tygodniu jakoś tego nie widać. No dobrze. To nie musi być firma, bo to już również może chodzić o uczelnie, o szkoły, o jakieś kursy. Coś w tym stylu. Zależy w jakiej sytuacji jesteś, bliźniaku. Dobra, co tutaj przychodzi do ciebie? 7 kielichów. No, przychodzi to niezdecydowanie. Wiele ofert, wiele możliwości. Dokładnie to, co wyszło w głównej energii na pracę. Zobaczmy, o co to są. No, będziesz się bronić. Bronić swojego zdania. Będzie wiele rozmów. No tak wygląda. Słuchajcie, ciężki tydzień. Ciężki tydzień coś mi się wydaje przed tobą. Czy to obronisz? Ciekawa jestem. Tak spytam. No, powiem, że do ciebie przychodzi nowa oferta pracy. Być może będzie dużo cię kosztowało jakby te poszukiwania. Będzie ich wiele. Wiele firm się może odezwać w tym tygodniu. Wiele rozmów przed tobą. Będziesz musiał, czy będziesz musiała przedstawić siebie jak w najlepszym świetle. Myślę, że tutaj w tym asie pentakli widzę nowe możliwości, takie światełko w tunelu. O, już wybrałam coś. Więc w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, no, są te poszukiwania. Co odchodzi? Lubię tą kartę normalnie. Princes Buław, czyli... No, widzę kogoś, kto poszedł za swoją pasją, jeśli chodzi o pracę. Szukasz czegoś, co lubisz robić i tam, gdzie nie będziesz się męczyć. Być może dlatego nie chcesz podpisać pierwszej lepszej okazji, pierwszej lepszej oferty, ponieważ znasz swoją wartość, wiesz, czego pragniesz i dlatego wolisz poczekać, podjąć słuszną decyzję, bo przecież ona będzie miała wpływ na twoje dalsze życie, więc warto będzie dobrze się zastanowić nad kolejnym krokiem. No, słoneczko, proszę, proszę. Nowe możliwości. No świetnie. Moim zdaniem, bliźniaku, w tym tygodniu odejdzie to twoje zmartwienie tak naprawdę. Ty znajdziesz tą nową pracę i będziesz mógł już myśleć, nie wiem, być może o przeprowadzce do innego miasta, być może przez tą pracę, czy może delegację. W każdym razie tutaj to słońce mówi o spełnieniu, o tym, że idziesz w coś nowego, tak jak ten głupiec. Kierowałeś się intuicją, byłeś po prostu, czy byłaś z sobą i to jest bardzo dobre właśnie dla ciebie. No dobra, jaka rada? Przygotuj się na te zmiany. Przygotuj się na te zmiany. Te zmiany do ciebie nadchodzą. Zobaczmy. Zmiany do ciebie nadchodzą. Jeżeli będzie chciał ktoś ci pomóc, przyjmij tą pomocną dłoń, że tak powiem. Jakieś stare struktury się odchodzą od ciebie. I co? I tutaj jest... Idziesz w coś nowego, zupełnie coś nowego, w coś, no będziesz miał możliwości w tej 6 buław, mieczy. No, więc bardzo dobre perspektywy. To, że ty chcesz, myślisz o czymś nowym, jest bardzo dobre i to nagle się zacznie realizować jakby w tym, co tutaj pragniesz, tego, co szukasz tak naprawdę. No, Jakie jest ostrzeżenie? Ostrzeżenie. Nie bądź taki pewny siebie. No. Dlaczego? No, wiele decyzji przed tobą. Bo coś... tutaj mamy znowu ostrzeżenie przed wieżą i kochankowie. Więc możesz podjąć złą decyzję, która zburzy jakby te perspektywy, nowe perspektywy. Będziesz musiał przez to dłużej poczekać na coś. Tak mi się wydaje. No dobra, patrzmy dalej, patrzmy, co aniołki mają do powiedzenia dla ciebie, bliźniaku. No. Przesłania anielskie. Przesłanie anielskie na pracę dla ciebie, na ten tydzień. Kontrolowanie trudności. Zamiast obawiać się, że inni mogą próbować cię kontrolować, wykorzystaj daną przez Boga siłę i moc. No proszę, masz w sobie siłę i moc, więc bądź pewny siebie, broń własnego ja, że tak powiem. Nie daj się jakby... No, wmówić sobie, że jesteś gorszy od innych, że czegoś nie potrafisz. Ty na pewno znasz swoją wartość i no, warto będzie uwierzyć w siebie po prostu w tym tygodniu, a na pewno te twoje marzenia, czy cokolwiek, o cokolwiek ci nie chodzi, właściwie będziesz mógł sobie, będziesz mógł spełnić, czy będziesz mogła spełnić. No dobra, patrzmy teraz, co w miłości u was. W miłości u bliźniaka na ten tydzień oczywiście. Patrzmy, co tutaj u was w miłości u bliźniąt od 24 do 30 lipca. No okej, zobaczmy. Dobrze, ogólna energia. Co przychodzi? Co odchodzi? Rada. I ostrzeżenia. Mamy tutaj kapłankę. Dwójka i trójka. Kapłanka. Ktoś tutaj jest przed wyborem. Jakieś drzwi tutaj się otwierają przed tobą, ale nie wiem, czy ty chcesz czy chcesz być tą kochanką, czy to dla ciebie nie jest za mało. Tutaj jest takie podejmowanie decyzji, czy być nią wciąż, czy już zmienić, że lepiej być samemu, czy samej. No. No ciekawe. Okej, zobaczmy dalej. Jaka jest główna energia? No, as kielichów. As kielichów mówi o czym? O tych nowych możliwościach, nowych przyjaźniach, miłości i no, wszelkiej maści poznawania osób w różnych sytuacjach życiowych. Tutaj widzę, że będziesz miał możliwość poznania kogoś. Jeżeli jesteś samotną osobą, to tutaj możesz kogoś poznać nowego. Do takich, może to pierwsza miłość, być może ktoś do towarzystwa. To nie od razu musi być wielka miłość, słuchajcie. Tu pojawia się możliwość nowa jakaś w tym tygodniu i tak naprawdę od Ciebie będzie zależało, co z tym zrobisz. Prawdopodobnie na jakiejś imprezie, domówce, weselu. I tu mamy 4 mieczy. Być może jesteś po rozstaniu z kimś, albo to taki okres przejściowy. Albo ktoś tutaj się zrywa z kimś, albo już jest po jakiś, jest sam czy sama. Może to jesteś ty, bliźniaku, i tutaj idziesz na imprezę i tutaj kogoś możesz poznać. Lub może ktoś inny z Was po prostu okaże się, że no już nie chcesz być z tą osobą, z którą jesteś, bo może podobać się ktoś inny. No kurczę, no różnie to w życiu bywa, prawda? Dobrze, zobaczmy, co tutaj przychodzi do Ciebie. Rycerz mieczy. Jakieś kłótnie? Rycerz mieczy. Ktoś, kto szuka dziury w całym, ktoś, kto nie potrafi jakby na spokojnie coś wyjaśnić, jakiejś sytuacji, tylko no, tu widzę krzyk, tutaj widzę no, jakieś nerwowe sytuacje. Być może, o co chodzi? Ale to nic nie daje. Tutaj, jeżeli jesteś w związku, to tutaj się nudzisz, nuda i właściwie być może jesteś w związku, ponieważ są dzieci. Może kłótnia z dziećmi. Coś koło tego, coś z dziećmi, przez dzieci. Zobaczę jeszcze jedną kartę. Coś takiego przychodzi. A może ktoś ma dosyć i no, ktoś tu nie jest gotowy na zmiany. A może masz wiele dzieci? Jest sytuacja nerwowa w domu. Jeżeli nie o to chodzi, to tutaj jest takie poszukiwanie przez internet. Po cichu, poza... No tak wiadomo, w komórce siedzisz i na jakichś tam mediach społecznościowych, tak? I rozmawiasz z kimś i tak dalej. To jest takie dążenie do jakiegoś celu, do tego, że koniecznie będziesz chciał, czy chciała kogoś poznać w tym tygodniu. Nie wiem, czy jesteś w związku, czy też nie. Czy to ważne? Zależy, jak się czujesz. No, a co odchodzi? Odchodzi sprawiedliwość, czyli coś sprawiedliwie zostanie rozwiązane, czy odejście, czy nie wiem, jeżeli chodzi o kłótnię, to może dojdziecie do porozumienia. Zobaczmy. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi też o rozstaniu. A tu jest jeszcze inna opcja, zawieszenie broni. No. Zawieszenie broni, czyli ten wisielec obserwuje, nie wiem, czy ty obserwujesz, jak ktoś, albo jeżeli jesteś w związku, to obserwujesz, jak ktoś koło ciebie biega i się tobą interesuje za wszelką cenę, albo jesteś samotny i również tak właśnie sobie obserwujesz kogoś, kto okazuje ci względy. A może to jesteś ty. Musicie sobie te wszystkie sytuacje odwracać jakby pod siebie. Bo ja nie wiem, jakiej jesteś sytuacji i ciężko mi powiedzieć, co chciałbyś usłyszeć, a tak naprawdę to najlepiej podczas czytań prywatnych można uzyskać konkretne odpowiedzi. No dobra, jaka jest rada na tą sytuację? Szóstka denarów. Rada, tu jest równowaga jakaś. Dogadujcie się. Warto rozmawiać, warto, jeżeli ci zależy na związku, tak? Jeżeli nie jesteś sam czy sama, to warto jakby odejść od tych kłótni, od rywalizacji. Tutaj chyba rzeczywiście chodzi o dzieci. Albo chodzi o, że z kim się pokłócisz, z byłym czy z byłą. Warto odpuścić, odpuścić te negatywy i tak naprawdę dogadać się. Taki jest przekaz, właśnie taka jest rada Tarota. A co ty z tym zrobisz? Naprawdę tylko od ciebie zależy. Jakie jest ostrzeżenie? Czwórka buław. No słuchajcie, no ostrzeżenie jest, by uważać na tej imprezie tutaj. Uważać, ponieważ no, może się coś złego wydarzyć. Może dojść do rozstania. Dlaczego czwórka buław? No, ostrzeżenie. Ktoś z przyszłości może przyjść do ciebie, czy do osoby, o którą pytasz. Możesz być sam, czy sama nawet. Możesz być singlem w tym momencie. Tutaj chodzi o tą sytuację, w jakiej się znajdujesz. Możesz być na imprezie, gdzie się dobrze bawisz. Spotkasz kogoś, kogo dawno nie widziałeś, a może byłeś, czy byłaś z tą osobą kiedyś w związku. No i tutaj te zaległości, zaszłości, bym powiedziała, przychodzą. Coś może zaszkodzić ci. Chodzi tu o tą relację, żebyś uważał na tą relację, czy uważała. Dobrze, zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, bliźniaku. Masz może pytanie do aniołków. Oczywiście to już jest stała pozycja u mnie. No. Zobaczymy, jaka odpowiedź do ciebie przychodzi. Tak. Jeśli uwierzysz. No proszę. Jeśli uwierzysz. Dobra, czytamy, co? Jeśli uwierzysz. No dalej, dalej. Momencik. No okej, mam. Tym, czego ci w tej chwili potrzeba, jest wiara. Wiara, po prostu wiara. Możesz zdobyć to, czego pragniesz, ale musisz uwierzyć, że uda ci się to osiągnąć. Zachowaj pozytywne nastawienie i wizualizuj to, na czym ci zależy. Odrzuć wszelką negatywność i pesymizm, a zamiast tego zawsze dostrzegaj jasne strony wszystkiego. Prawo przyciągania przywołuje do nas to, co spodziewamy się otrzymać, jeśli jesteśmy przekonani, że zasługujemy na wspaniałe rzeczy, przyciągamy do siebie szczęście. Jeśli jednak rodzą się w nas wątpliwości i nie wierzymy w to, że na coś zasługujemy, nasze doświadczenia będą odzwierciedlały tę energię. Wierz w siebie i pielęgnowane w sobie marzenia. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Oczywiście jeżeli macie jakieś pytania do mnie, jakieś może chcecie czytanie prywatne, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. Dobrze, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się do następnego razu. Pa!